Cześć, witajcie. To ci Cześć, godzinka bardzo szybka. biedny tydzień, jest niedużo No. smartfonów. Diabli wiedzą, co się dzieje, po prostu zasnęli wszyscy producenci. No. Cześć, witamy, słuchajcie, i zapraszamy do trzech tych Tak, honor nie pilnował. premier honorowych, tak. Może od słabizny zaczniemy. Honor Play 20A. To. Nie brzydko wyglądający, ale niezbyt mocny. Chociaż w zasadzie nie ma się czego czepiać. Jest Helio G85, to jest całkiem wysoki tier jak na Mediatekę. Nie na dzisiaj, co prawda, tylko na 2 lata temu, ale nadal. Ale jest. Jest bateryjka 5000 mAh, co mnie się podoba, bo zawsze mi się podobają bateryjki w okolicy 5000 mAh, tylko ładować się będzie w diabli długo, dlatego że 10-watowe ładowanie jest tylko. Nie no, 3 godziny naładowana, no nie przesadzaj. Nie, bez przesady. IPS wyświetla 6,5 cala w HD, pracujący przy 60 Hz, 128 plus 6,1 tier pamięci, w związku z tym nie będziecie mieli rozterek, gdybyście się chcieli zastanawiać, który kupić. Natomiast rozterki mogą się ewentualnie pojawić przy kolorach, dlatego że jest taki śliczny różowiutki, właściwie jasno-fioletowy to jest, nie różowy według mnie. Jest jeszcze niebieski, taki raczej ciemno-niebieski i czarny. W związku z tym, jeżeli chodzi o kolory, będziecie mogli się zastanawiać, co kupować. No i to w zasadzie tyle. Ja nie wiem, co o nim jeszcze powiedzieć, powiem Nie, no szczerze. jest niedrogi, ale ja ceny, prawdę mówiąc, nie doszukałem się, ale no specyfikacja mówi sama za siebie. To Trochę, znaczy, no. gdyby był niedrogi, to można by było się w zasadzie na niego zdecydować, bo to jest taka. No No to nie. cóż, no, tutaj może ci, którzy zdjęcia robią, bo tam jest 13 plus 2 tylko z Niby tyłu, tak. 5 z przodu, to może rzeczywiście zdjęcie tym nie zrobi, ale działać powinno. Tak, no troszkę wyższy model się pokazał również Play 6, chociaż niewiele wyższy. On jest oparty z kolei o Snapdragona 480+, czyli taki budżetowy procesor, ale z 5G. Do tego 6 albo 8 RAM-u, 128 wewnętrznej pamięci, więc no jest w miarę pod tym względem. Z przodu 6,5 cala, ale niestety tylko HD+, na pocieszenie 90 Hz. I skroplono czym na piąteczkę do selfie i to od razu, że tak powiem, jest sugestią dobitną, że z tyłu jest trzynastka, no i niestety tam jest też właśnie trzynastka. A to, co ma udawać drugi aparat, to jest po prostu albo zaślepką, albo jakimś rozmywaczem tła. Tak, tam jest rozmywacz tła. No i diodka LED w ramce, ramka jest duża. Wygląda to nawet nie najgorzej, wygląda na pewno bogaciej niż w rzeczywistości jest. To na pewno 3 kolory fajne tego telefonu są. Bateria 5000, ale już ładowanie 22,5-watowe, czyli jest zdecydowanie lepsze niż w tym modelu, o którym Jacek przed chwilą opowiedział. Ceny przeliczając z juanów 770, 900, kilkanaście złotych. No ale wiadomo, to Chiny i diabli wiedzą, czy to trafi do szerszej dystrybucji. No też taka tanioszka. Biorąc pod uwagę chińską cenę, to u nas będzie zbyt drogi, obawiam się. I tutaj nawet to 5G ze Snapdragonem 480 plus to To tak nie pomoże, średnio nie? jest atrakcyjne, powiem szczerze, w takim razie. Tak, bo Bo zresztą kolejny model też taki wygląda fajniej niż w tak. rzeczywistości O, wy, jest. on wygląda prawie na flagowca, słuchaj. Tak, właśnie ja się tak zasugerowałem. Taki gamingowy styl ma, chociaż z gamingiem wiele wspólnego nie ma, poza wyglądem. Chociaż GT w wygląda. nazwie. GT w nazwie, no. Tak, ma GT w nazwie, jest taka wersja z takimi jaskrawo-zielonymi, zielono-żółtymi dodatkami, taka właśnie sportowa. Ja to zdaje się chyba już u Realme widziałem podobną stylówę, ale whatever. Co jest fajne w tym telefonie? Zdecydowanie wyświetlacz, bo co prawda jest IPS-owy, Full HD 681 cala, ale ma odświeżanie 144 Hz, czyli całkiem przyzwoite. Nie najgorsze dotyku, bo 480 Hz. Taki parametr, może troszkę nawet już można powiedzieć, który w miarę tych mniej wymagających graczy powinien zadowolić. I tutaj mnie zmylił ten Snapdragon 888, bo jak go zobaczyłem, to pomyślałem sobie, no kurczę, no może stary, ale jary. Co prawda
problemy z grzaniem się nadal, zdaje się, w nim występują. Tak, a tu jest straszna chłodnica w tym właśnie Honorze GT. Oni tam się chwalili 13 warstw, czy tam kilka, 16 tysięcy milimetrów kwadratowych powierzchni tej odprowadzającej ciepło, komora parowa, ojejku, co tam nie nakładli. I w sumie ten bebek, no tak jak mówisz, jest może nie najnowszy, ale flagowy, bo do tego są jeszcze pamięci DDR5 UFS3.1 w miarę niebiednych konfiguracjach, bo 8256 albo 12256, więc to nie jest takie tragiczne urządzenie, to jest taki średniak. To jest sztandarowy, słuchaj, smartfon, który pokazuje, że gracze zdjęć nie robią, bo co prawda jest jeden aparat 50-megapikselowy, ale cały ten szum na tylnej obudowie to są dwie dwójki do tego jeszcze, a z przodu 16 megapikseli. No więc, no tak, z tym, że to jest, mówię, to jest dla tych takich troszeczkę mniej hardkorowych graczy, jeżeli już w ogóle dla graczy, ale... W sumie ten ekran plus flagowy, stary, ale nadal flagowy Snapdragon, całość, no nie jak każdy musi być zamożny i chcieć wydać na telefon nie wiadomo ile, bo w Chinach zależnie od wersji pamięci to kosztuje 1460-1670 zł. Tam ta cena ma sens, u nas jakby to dojechało po 2000, no to już ten telefon kompletnie tak jak poprzednie nie miałoby sensu, bo... No tak by było w okolicy 2000. No tak by wylądował, więc no pewnie pozostanie to chińską efemerydą i tyle. No i może, tam... może się komuś z Was spodobać, tym bardziej, że na zimę to jak znalazł, co prawda mnie przestrasza to takie tam dodatkowe chłodzenie, ale chłodzenie nadal musi ciepło odprowadzać na zewnątrz. Może się okazać, że on jeszcze lepiej będzie grzał niż te zwykłe flagowce, bo przez to rozbudowane, to więcej tego ciepła pójdzie do obudowy. W każdym razie smartfon jest niebrzydki, są dwie wersje, bo czarna to czarna, wiadomo, ale jest właśnie ta z zielonymi elementami i taka perłowo-biała, biało-różowa, perłowa po prostu, jak się ten małża otwiera. To takim są, no. Wśród. Także no, można, tylko po co, powiem szczerze. Dobra, lećmy dalej, bo szykuje się nam nowy IQ od Vivo, IQ Neo 7. A tak, to możecie za mną je nawet zobaczyć, bo co prawda bardzo go oficjalnie jeszcze nie widać w tej chwili, ale tutaj za mną, po tej stronie jest tutaj. Tył pokazali wcześniej, przód dopiero dzisiaj potwierdzili, że jest, no to wczoraj wieczorem, potwierdzili, że jest ta kropka w tym, bo ja trochę na pałę, powiem szczerze, wrzuciłem grafiki. Zapowiada się niebrzydko, jest całkiem ładny i te specyfikacje, co znamy, to możemy Wam o nich opowiedzieć. Oficjalnie podali w zasadzie, że jest Dimensity 9000+, w związku z tym to jest w zasadzie niemal pewne, podobnie jak bateria 5000 powinna być pewna i to ładowanie 120-watowe. Tak, to jest już, bo to producent już podał u siebie na stronie. Pewny jest również główny aparat fotograficzny, że będzie to jednostka Sony, którą znamy z ostatnich smartfonów, popularna będzie IMX766V. To jest 50-megapikselowa matryca Sony. Do tego ma być jeszcze 8 i 2, ale to nie jest pewne. I 16 z przodu, i to też nie jest pewne, po prostu w poprzednim Neo też była 16. Dlatego na giełdach się pojawiają, znaczy jest to jeden z powodów, dlaczego na giełdach mogą się pojawiać również obstawianie, że to jest 16. Jest Android 13. Procesor znamy z któregoś z benchmarków, nie pamiętam już, czy z Geekbencha, z któregoś z benchmarków wiadomo, że procesor jest ten, który jest. Wyświetlacz prawdopodobnie AMOLEDowy 678, Full HD pracujący, prawdopodobnie przy podwyższonej częstotliwości odświeżania. 120 ma być, zdaje się. Ma być 120, ale ja nie wpisywałem, dlatego że tutaj nie mam po prostu aż takiej pewności w tych źródłach, którym wierzę, po prostu nie pojawia się w to odświeżanie 120-hercowe, dlatego wolę tutaj poczekać. Dzięki temu, że wiadomo, jaki jest procesor, no to wiadomo, że będzie całkiem krzepko biegał w sieciach 5G, powinien fajny transfer zapewnić. A design, ten smartfon ładnie wygląda po prostu. Tak, to jest ta pomarańczka charakterystyczna. Dokładnie. Mnie się podobają te pomarańczowe obudowy, w związku z tym
Może to stąd mam skrzywienie, że to takie fajne. I jeszcze jedna rzecz pewna, która jest, to że w tym aparacie będzie optyczna stabilizacja obrazu. Mhm. To jest i na grafikach, i również było na Weibo zgłaszane przez producenta, także to jest też bardzo fajna rzecz. Właśnie, patrzę, czy producent czegoś więcej nie podał. Pamięci 8256, przynajmniej w jednej z wersji, to już chyba padło. Premiera 20 o 13 naszego czasu. No, także to niedługo właściwie na dniach już. I jest... jeszcze raz o tym powiemy pewnie. Tak, no pewnie tak jak się pojawi, jak będzie oficjalna specka, to wtedy tak. Coś więcej pewnie powiem. W Indiach pojawiła się Moto E32 i w zasadzie byśmy o niej pewnie bardzo nie mówili, gdyby nie to, że ona się różni od tej Moto E32, która jest dostępna u nas. To jest smartfonik na Helio G37, 6,5 cala, HD pracujący przy 90 Hz, 64+4, w związku z tym od razu widzicie mniej więcej, gdzie to się sytuuje, jeżeli chodzi o półki sklepowe. 50 megapikseli, które jest lekkim zdziwieniem, ale to jest kiepskie 50 megapikseli. Będzie robiło zdjęcia 12-megapikselowe prawdopodobnie. No na bank. Dwójka do tego z tyłu, a z przodu z kolei ósemka do selfików. Ładowanie 18-watowe, ale ładowarkę o dziwo Motorola daje 10-watową, przynajmniej w Indiach właśnie do tego modelu. Jak w Indiach, no. Zwróćcie uwagę, bo no mówię, różnią się w związku z tym, żeby ktoś wam nie wepchnął gdzieś w sieciach sprzedażowych. Tak, no heca polega na tym, że ta indyjska chyba jest lepsza, no bo ta europejska ma unisoka procesor, więc no cóż, i ja, no i w Indiach mają 4 giga RAMu, a u nas zdaje się są 3, nie chcę przekręcić, bo nie pamiętam, ale nawet zerknę. Nawet zerknę, jak to wyglądało w europejskiej, żeby wam tutaj nie nagadać kocopołów. Jeszcze spojrzę. Nie, też są 4, też jest 4,64. No, to pamięci są wpisane. Indyjska nawet obsługuje nasze sieci LTE, nasze 800 Hz między innymi. Możliwe, że to się pojawi pod inną nazwą, jako jakiś Fusion albo coś. Bardzo możliwe. To zostańmy jeszcze chwilę w Indiach. Bo telefon, o którym już żeśmy mówili, Redmi A1 Plus, czyli takie trochę lepsze Redmi A1, już jest w Indiach do kupienia oficjalnie, zatem teraz mogę wam powiedzieć o cenie. To jest no, żadna rewelacja. Ekran HD Plus, 6,52 cala, MediaTek Helio A22, bateria fajna, 5000, ale z 10-watowym ładowaniem, aparaty fotograficzne denne zupełnie, bo piątka z przodu, ósemka z tyłu, ale ma dual SIM, ma osobne gniazdko na microSD, ma mini jacka, ma w odróżnieniu od A1 bez plusa czytnik linii papilarnych na pleckach, no i niestety jest to oferowane z pamięciami 2.32 albo 3.32, czyli jedna żałosna, druga jeszcze gorsza. Mijać szerokim łukiem. Ceny wychodzą na nasze 420-480 zł, no zatem wiadomo, jakby przyszło to do nas, to by było droższe i by było bez sensu. To nie ma sensu. Nie byłby to tak tragiczny telefon, gdyby nie te pamięci, wydaje mi się. Tak, no, ale... tak, tak. Może na przykład do nas by przyszedł i miałby 4.64. No ale to dobra, pomarzyć dobra rzecz. Odwspominamy, że się pojawiło w Indiach coś taniego i niekoniecznie dobrego. Jest, słuchajcie, dosyć duża seria Infinixów. No o Infinixach musimy zacząć mówić niestety, dlatego że jest dystrybucja w Polsce. Tylko że trzeba wziąć poprawkę, że my mówimy o tych Infinixach z nazwami takimi, jakie podaje albo serwis globalny, albo serwis ten, w którym... Znaczy oczywiście producencki serwis globalny albo serwis producenta ten, w którym się one pojawiają premierowo. W związku z tym, ponieważ polski oddział robi miszmasz z nazwami. Nie wiem dlaczego, nie wiem po co i na kiego grzyba po prostu, ale jest miszmasz z nazwami, w związku z tym trzeba uważać za każdym razem, jaki telefon, jak się nazywa w polskim oddziale i brać poprawkę na to, że te specyfikacje mogą się różnić. Musicie dokładnie patrzeć, o którym telefonie mówicie, a który szukacie w katalogu, bo często jest tak, że ten telefon ma taką samą nazwę, ale w Indiach jest inny, gdzieś tam w Afryce jest inny, a u nas jest jeszcze inny. Albo jeszcze coś namieszają, typu telefon, który się w Indiach nazywa X,
do nas zawita pod zupełnie inną nazwą. O, wiecie, nie daj Boże, jeszcze ludzie zaczęliby porównywać ceny i pytać, kurde, dlaczego w Indiach jest taniej niż u nas na przykład? Dlaczego w Afryce jest taniej niż u nas? No jest taniej dlatego, że oni tam nie mają VAT-u na przykład takiego, albo nie wiem, innych podatków związanych ze sprzedażą, tak? Dokładnie. W każdym razie, no słuchajcie, tak pokrótce, żeby was nie zanudzić telefonami, które do nas mogą nie trafić, ale jak trafią, to pod innymi nazwami, więc i tak trzeba będzie o nich powiedzieć jeszcze raz. Może podstawowy najpierw, chociaż mówię, no, nazwa jest HOTA. Co, ja może postaram się wymienić, a nie uda mi się, bo mi właśnie aparat, ten kamerka mi przesłania wszystkie. Jest HOT 20 w wersji 4G i 5G. Jest HOT 20 Play, jest HOT 20i, HOT 20S. Są poza tym jeszcze derywacje, dlatego że dorzucili wersję smartfoników z jakimiś takimi elementami growymi. HOT 20S jest na przykład w wersji Neon Edition, które ma fajne kolorowe obudowy. Pozostałe mają właśnie jakieś takie zacięcie growe. Ja nie pamiętam, jak ta gra się nazywa do której one się odwołują. To jest egzotyka, no. Różnią się te telefony. Ja też tak tutaj zwróciłem uwagę na pewien szczegół, że na przykład ta podstawka ma w nazwie, w linku na swojej stronie firmowej HOT 20 myślnik NFC, więc może się okazać, że na przykład jeszcze NFC też będzie opcją. Tak. I będzie namotane. Może po prostu nie będziemy was zanudzać specyfikacjami. Jak chcecie, to macie na dole linki do specyfikacji, sobie poczytajcie. To nawet nie chodzi o zanudzanie. Chodzi po prostu o to, że u nas one mogą się zupełnie inaczej. Tak, może to być, a nawet jak trafią z tą nazwą, to mogą mieć inną specyfikację, więc... Także jedne możecie spotkać online, drugie możecie pewnie spotkać, czy będziecie mogli spotkać w oficjalnej polskiej dystrybucji, w związku z tym sami się musicie niestety zorientować, kto jest. Byłem na premierze tych Infinixów w Polsce, mówię o serii Note 12, wyglądają nawet nie najgorzej, no to nie można powiedzieć, że to jest jakaś tragedia, te telefony. Natomiast właśnie mówię, trzeba kurczę uważać, co bierzemy w rękę, bo na przykład, nie wiem, model Note 12 u nas gdzieś tam za granicą nazywa się Note 12 Turbo, jakoś tak, no w każdym razie jest namotane strasznie. Więc jak kupujecie Infinixa, bynajmniej nie odradzam, ale jak kupujecie Infinixa, to idźcie do sklepu, zobaczcie dokładnie, co on ma i który model wybieracie. Tak, trzeba się poprzyglądać dokładnie, rzeczywiście, zanim się zdecyduje, bo to... A już szczególnie przy zakupach z zagranicy. I ostatnia rzecz chyba, o której chciałem wspomnieć, chyba, że jeszcze coś masz, to jest druga rzecz, która jest za mną, mianowicie Oppo Find X6 Pro, w wersji Pro, bo to jest wersja Pro. To, co jest fajne, to aparaty, które tutaj widzicie, bo... Tutaj, z kolei, tu jest takie logo Hasselblada, w związku z tym bardzo możliwe, że tutaj się pojawi przynajmniej jeden przesympatyczny aparat, w którym będzie można robić fajne zdjęcia. Myślę, że wszystkie będą fajne, wiesz? Prawdopodobnie wszystkie będą fajnymi aparatami, w związku z tym. Będzie brzydki ten telefon, na pewno brzydszy od poprzednika, no bo poprzednik miał taką fajną wyspę, wiecie, Find X taką miał wypływającą, ten ceramiczny tu, no to robiło robotę. No, tu pozostanie tylko po prostu fotografia. Widać, że jest peryskopowy obiektyw, więc teleobiektyw jakiś przyzwoity tam wsadzą. Nie wiem, ja bym tak obstawiał, że są dwie pięćdziesiątki, główna i szeroka, albo dwusetka i pięćdziesiątka, no i 48 z teleobiektywem. To tak celuję, tak? Nie upieram się, bo to jest tylko moje wróżenie z fusów. No, będzie pięćdziesiątka albo sześćdziesiątka są. Zobaczymy. Ale wygląda się fajnie. W każdym razie jest szansa na to, że to będzie robiło całkiem fajne zdjęcia, chociaż z Hasselbladem ja akurat w telefonach nie mam dobrych doświadczeń. No, ale to masz po tym module, nie? Tak, który w zasadzie robił zdjęcia niezłe, tylko trochę ciemne i miał problemy z autofokusem. No tak, ale to było... Nie problem z autofokusem, to jest problem niestety bardzo duży. Ja wiem, ale to było wieki temu, więc dajmy temu spokój. Jak już wspominasz o BBK, to jeszcze dodam, ale to sobie zobaczcie w linkach, nie ma na razie o czym gadać. Wypłynęły pierwsze rendery nowej serii Oppo Reno 9, która jest jeszcze brzydsza niż poprzednicy, a ja się zastanawiam, dokąd to kurczę Oppo zmierza po tym, jak zrobiło pierwsze Reno. Nie wiem, czy pamiętacie pierwsze smartfony Oppo Reno 10 Zoom. Jezu, jakie to było śliczne. Te telefony były piękne, stylowe, ładne.
dobrze zrobione, a to, co jest teraz, to jest takie zwyczajne, że aż, no sami zobaczcie, kliknijcie sobie w link. A propos rzeczy zwyczajnych, to ja nie przygotowałem się, nie położyłem sobie tutaj z boku, może dlatego, że nie miałem zamiaru podczas tygodniówki wspominać, ale jako, że dzisiaj krótko i można popłynąć gdzieś w bok, to pokażę wam coś, poczekajcie moment. To poczekajcie, Jacek sobie poszedł, to ja szybko opowiem o ciekawostce od marki Kubot. Przy czym nie mylić to z Kubotą od klapek, chociaż myślę, że klapki są lepiej wykonane, no ale dobra, to jest moja opinia. Smartfony Kuboty, to jest chińska marka oczywiście i jest taka seria King Kong Mini. No i jest King Kong Mini 3, który jest ciekawy o tyle, że jest pancerniakiem, ale malutkim. Ma tylko 4,5-calowy ekran. 4,5 cala, ale pancerny, wodoszczelny, pewnie też w miarę wytrzymały, chociaż o military standard tam w specyfikacji nie widziałem zmianki. No i to w zasadzie tyle, co dobrego można o nim powiedzieć. Jak szukacie kompaktowego telefonu o wodoszczelnej w miarę mocnej obudowie, to to może mieć sens, natomiast specyfikacja już nie powala. Ekran ma słabą rozdzielczość, bo to nawet nie jest HD, to jest 1170x480 pikseli. Co prawda na 4,5 calach to jeszcze może da radę. Oparte to jest o Helio G85, pamięci 628. Aparat z przodu 5, z tyłu 20 megapikseli. No i bateria niestety malutka, no bo sam telefon też nieduży. 3000 mAh, ale na przykład za to ma NFC. Kliknijcie sobie również w link, zobaczcie, tam jedno ze zdjęć w artykule jest porównaniem z tego Kubota z normalnym smartfonem. Cenowo to wychodzi mniej więcej 800, niecałe 900 zł. No. Od taka ciekawostka przyrodnicza. Teraz pokazuj, Jacku, co miałeś do pokazania. Natomiast ja, jako że ostatnio moja mama mi wspomniała o tym, że jej Nokia 3510i, która nadal jest bardzo dobrym telefonem, ale co jakiś czas trzeba jej wymieniać baterię, a poza tym co jakiś czas jest upuszczana przez moją mamę, w związku z tym zaczyna lekko szwankować, stwierdziła, że potrzebuje nowego telefonu. W związku z tym zacząłem się rozglądać. Ja akurat w tym tygodniu, jako że robiłem polskie marki, to wpadł mi w oko Iron 3. No, widać Irona 3, tak trochę go widać, bo akurat z tłem się miesza. O. Pokaż na tle twarzy. O. Tu go będzie widać? Tu go będzie. Nie, na tle twarzy, na swoim tle. Zobacz, ciężko. O. Irona 3. I pierwsza rzecz, bo ja go jeszcze nawet nie rozpakowałem, napiszę o nim na MGSM-ie oczywiście, jak już go rozpakuję i troszkę poużywam, ale to jest pierwszy z cyklu telefonów takich troszeczkę bardziej wzmocnionych, które będę próbował jakby, których będę próbował używać właśnie ze względu na to, że mama potrzebuje telefonu. Zobaczcie, jaki on jest malutki. Nie wziąłem, no, nie mam też w okolicy ręki jakiegoś pudełka takiego dużego smartfona, ale nie wiem, no możecie zobaczyć. Jeżeli pudełko jestem bez problemu w stanie w ten sposób wziąć, to telefonik tym bardziej. Zapomniałem już, jakie małe potrafią być telefony, to jest coś niesamowitego. A o Ironie 3 sobie możecie poczytać na MGSM-ie, wejdźcie sobie w ten... tutaj mam nawet specyfikację, mam w ciągu, to mogę wam powiedzieć, że QVGA, smart, ten wyświetlaczyk, MTK, to MT6261 Mediateka procesor, RAM nędzny, bo 32, wewnętrzna nędzna, bo 32, ale jest obsługa kart pamięci. Kamerka tylko po to, żeby sobie zrobić metkę albo nie wiem, jakąś rzecz w sklepie, bo tylko QVGA. Dual SIM, Bluetooth, bateryjka w 2500 i IP68, czego ten Kubot zdaje się nie ma. Nie, ma. Tak? Bo ja nie znalazłem w danych. To było gdzieś tam w specyfikacji. Nie znalazłem IP68, nie znalazłem military standard, także nie zaznaczyłem, że... Jest to na stronie, na obrazkach było o tym IP. W samej specyfikacji nie widziałem, albo na AliExpress. To znaczy na pewno było napisane, że on jest wodoodporny, bo to pamiętam. Tak. Natomiast IP68-69K i to mój drogi podał, no kurde, już powiedziałem, to już powiem na AliExpress, tam gdzie to można kupić. No. Spoko. Przypadkiem zupełnie zareklamowałem, wybaczcie, bo wcale nie chciałem tego robić, no ale wiadomo, i tak większość Polaków tam kupuje, więc... I co mówisz, tam, że tam na grafikach jest? Tak, jak sobie zjedziesz w dół, bo no, przed chwilą sobie to obejrzałem, także nie będę mówił gdzie, nie będę mówił linku, bo nie, z jakiej racji, natomiast znajdź sobie... Nie, musisz, bo ja to mam wszystko. Tak, link masz. Jak sobie przewiniesz tam w dół na liście, to jest.
jest IP69 68 napisane. Znaczy jest water resistant and dust proof. Poczekaj, no żeby nie było... Szukam tego IP68, słuchaj, nie mogę znaleźć, żebyśmy... Bo jak jest, to bardzo dobrze, to tym lepiej dla tego telefoniku, ale ja tam, kurczę, nie widzę. Dobra, to już może na OFF-ie poszukamy, ja ci to wyślę nawet zaraz za tym. Słuchaj, jest infografika, gdzie piszą water resistant and dust proof, ale nie ma żadnej tej, żadnej skali. Spoko, dobra. Już ci mówię, bo już otworzyłem tego, już zaraz ci to wyślę. Dokładnie, gdzie to zobaczy. Dobra. Także myślę, że już na tą chwilę... Także gdyby coś, to do Adama, gdyby się okazało, tak, że nie ma, to Adam. Tak, dokładnie. Także cóż, dziękujemy, że znowu nas oglądaliście. Miejmy nadzieję, że w przyszłym tygodniu będzie coś więcej, chociaż ja podejrzewam, że oni wszyscy się... Czy będzie na pewno więcej, bo są zapowiadane smartfony. Tak jest, faktycznie taki jest troszeczkę zastój. Trochę jest dołek, tak. Wszyscy czekają z tymi fajnymi rzeczami, żeby pokazać później nieco. No ale to może się poprawi z czasem. Koło wszystkich świętych, jak przyjdzie Dzień Dziękczynienia, będą wyprzedaże i w ogóle... No, wszystkie, tak. A później... Święta, więc znowu się ruszy, także będzie na spokojnie, będzie się działo. Także tego. O, już znalazłem w detalach. Jest ciekawostka, bo jest, to wiecie co jeszcze, żeby was tego szybko spróbuję to pokazać. Ciekawostką przyrodniczą jest to, że tam na liście w sklepie jest mowa właśnie o IP69, natomiast wyraźnie pokazali, że nie ma mowy o Military Standard, widocznie za tą certyfikację nie zapłacili. O Military Standard, no, a ja teraz... A, widzisz, ale to masz w danych, tak? W danych. IP, co prawda język mam zostawiony portugalski, nie wiedzieć czemu, ale no, widzicie. Military Standard, no... Nie, wiesz co, ja jeżeli już kiedykolwiek korzystam z danych na Ali, to biorę dane wyłącznie z infografik. Dlatego, że to, co jest na infografice, dosyć trudno jest przeedytować. Natomiast internetowy druk wszystko zniesie. Wszystko. Dopóki nie ma tego na stronie producenta, dopóki nie ma tego na infografikach producenta, to ja bym chwilę poczekał. Ubot jest taką marką, że może być i na stronie producenta, a w telefonie może też być inaczej. To też prawda. Także to i tak to wszystko trzeba brać w cudzysłów. Niemniej trzymajmy się tego, że MGSM podaje, wiesz, to, co podaje producent. W związku z tym, jeżeli producent poda, no trudno, my jesteśmy tylko posłańcem, tak? Także o tym też pamiętajcie. I cóż, życzę wam, żebyście brali życie w cudzysłów, nie tak całkiem serio, not so serious. I zobaczmy się za tydzień, miejmy nadzieję. A w tygodniu też do nas zaglądajcie, bo tam się pewnie jakiś filmik pojawi, na pewno pojawi się recenzja niebawem, na pewno się pojawi jeszcze jakiś filmik, gdzie sobie siedzimy z Konradem i gadamy o różnych rzeczach, także bądźcie z nami. Dzięki, że wpadliście, zapraszamy w przyszłym tygodniu. Na razie, hej. Cześć.